Anna Derwiszewska znalazła miłość w programie Rolnik Szuka Żony. Związała się z Jakubem Manikowskim, z którym kilka miesięcy temu doczekała się narodzin syna. Rolniczka pokazała fanom w mediach społecznościowych, jak urządziła pokój Darka. Okazało się, że z jednej rzeczy musiała się wytłumaczyć. Anna Derwiszewska i Jakub Manikowski poznali się na planie 10. edycji Rolnik Szuka Żony. Ich relacja początkowo nie zapowiadała się zbyt obiecująco. Rolniczka pomimo sporych obaw postanowiła jednak dać szansę Kubie. Nie pożałowała. Poza kamerami między nimi zaiskrzyło. Dzisiaj Ania i Kuba są zaręczeni i razem wychowują syna, który przyszedł na świat w połowie maja br. Od momentu narodzin syna, Ania aktywnie dzieli się swoimi prywatnymi chwilami na Instagramie. Ostatnio pochwaliła się, jak urządziła pokój małego Darka, co wywołało sporo kontrowersji wśród jej obserwujących. W krótkich filmikach, udostępnionych na Instastory, można zobaczyć dużą szafę, komodę oraz sosnowe łóżko, które wzbudziło najwięcej emocji. Internauci zwrócili uwagę, że łóżko bardziej pasuje do starszego dziecka, niż 3-miesięcznego niemowlaka. Rolniczka szybko zareagowała na falę komentarzy, tłumacząc swój wybór. Już prostuję co niektóre wiadomości, ponieważ dostaję zapytania, dlaczego takie łóżeczko wybrałam. Wybrałam takie łóżeczko, ponieważ łóżeczko ze szczebelkami już posiadamy i malutki aktualnie w nim śpi u nas w sypialni. Natomiast w tym łóżku domku będzie mógł spać w przyszłości.